Dobra, wiem czego dawno nie było challenge'u i pewnie się zastanawiacie co się stało. Jezus Maria, stawię się nie chce, albo odpuszcza, albo coś. Nie. Po prostu było dużo innych rzeczy, ale wracam i dziś zacząłem od czegoś, na co się troszkę czaiłem. Wydaje mi się, że kiedyś ten pomysł przeczytałem w komentarzach, a może go sam wymyśliłem. Będę jadł same wędzone rzeczy. Na pewno będą to wędzone rybki. Być może odpuszczę makrele, bo jak gdyby wiecie, no, smak wędzonej makreli chyba każdy zna, nie? Lubię wędzone rzeczy, tak? Jest bardzo dużo ludzi, którzy lubią wędzone rzeczy, ale co się stanie, jeżeli będę jadł tylko i wyłącznie wędzone rzeczy? Nie wiem, sprawdzę, ale najpierw zakupy. Mówimy tutaj o wędzonych rzeczach z marketów. Ja wiem, jak smakują prawdziwe wędzonki, ale cały challenge właśnie polega na tym, że będę jadł, testował i sprawdzał wędzonki, które można kupić na gotowca w marketach. Weszły wędzone rybki. Ja wiem, że muszą być pyszne. Po prostu jedna może być tylko lepsza od drugiej, a nie gorsza. Jezu, jestem wodny. Jeżeli chodzi o rybki wędzone, to odpuśćmy sobie takie klasyki jak szprot wędzony, makrela, łosoś, trewal czy halibut. A przykładowo pstrąg i morszczuk to rybki wędzone, które też często jadłem. Nie będę ich brał, tym bardziej, że wędzonych ryb jest naprawdę dużo i warto w tym challenge'u spróbować czegoś, czego albo nie jadłem, albo co jadłem raz i zapomniałem. Serów wędzonych jest całkiem sporo, ale odpuszczamy osypek i roladę ustrzycką, bo je po prostu bardzo dobrze znam i szkoda z nich korzystać w challenge'u, kiedy mogę popróbować innych rzeczy. Wędzone mięsko. Wiadomo, kabanosy, sporo kabanosów, ale odpadają, wszyscy znają smak kabanosów. Nie znam osoby, która nie pływa kabanosa, nie? Nawet jeżeli nie smakowo, to musiała próbować, nie? Wędzone filety z piersi kurczaka, no są dobre, ciekawe, ale swego czasu Klamer bardzo, bardzo dużo ich jadł, więc mu tam podjadałem trochę, więc też się objadłem, więc też znam smak, więc nie ma sensu kupować. Tak samo jak jakieś wędzone udka kurczaka, czy podudzia kurczaka wędzone, to wszystko są takie klasyki, które w ogóle mnie nie zaskoczą, więc tak naprawdę z mięs nie zostaje za dużo, no bo szynek czy schabów wędzonych marketowych też jest sporo, ale to też są takie klasyki. Trochę tutaj dłużej zajmie mi szukanie mięs tych rzeczy wędzonych, z którymi rzadko miałem do czynienia. Wiem, że w dzisiejszych czasach trzeba się śpieszyć, wszystko robimy na szybko, jemy na szybko, zykamy się na szybko. Nieraz trzeba się zatrzymać. I poszukując produktów wędzonych, też musiałem w pewnym momencie się zatrzymać, ponieważ obrałem sobie za cel znalezienie piwa, które mógłbym zaliczyć jako wędzone, albo które w jakiś sposób jest powiązane z wędzeniem, z dymem wędzarniczym, wiecie o co chodzi. Po 47 minutach szukania, przeglądania też neta i czytania wielu etykiet, znalazłem. Dlatego uważam, że czasami trzeba się zatrzymać. Czasami trzeba się zatrzymać, żeby poszukać czegoś, na czym wam zależy. I jestem mega zadowolony. Jedyne takie w świecie piwo zwane polskim szampanem. Reaktywowaliśmy browar w Grodzisku Wielkopolskim, aby skrzesić jego legendę. Ważymy je według oryginalnej receptury. Na grodziskiej wodzie, oryginalnych grodziskich drożdżach, słodzie pszenicznym, suszonym dymem drewna dębowego. Czyli wędzonym, jak na moją logikę. Przygotowałeś człowieku trzy krzesła, a kiełbas na jedną osobę, nie rozumiem. Co to za jakiś finger? Jak zobaczysz rachunek, to powiesz czemu tak dużo. Śmierdzi rybą jako co. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, bo się dopiero pojawiłem tutaj w firmie, zacząłem challenge, będę mówił challenge, bo mi się podoba. 48 godzin tylko na wędzonych rzeczach. Ktoś wie co to jest? Gówno, to jest jakiś człowieku... Tuńczyk a la kabanos. To jest łosoś z dupy, nie? Łosoś, ale nie wiem czy z dupy. Kabanos z łososia, wędzony. Zjadłbym, ale to jest szkoda pieniędzy. Bo to na pewno było drogie. Na pewno drogie, dokładnie, ale czemu oni chcą to połączyć, rybę z kiełbasą? A poczekajcie, 42 zł za kilogram. No to jest normalna, no jak za dobrą kiełbasę. Konsystencja jest taka faktycznie rybna. O, wiem z czym, z makrelą kojarzy mi się. Łososiu kiełbasa, która nie jest połączeniem tego, co jest najlepsze w łososiu i tego, co najlepsze w kiełbasie, tylko jest jakimś. Czyli to jest takie mięso zawieszone między jednym a drugim, tak jakby było w cicu. To jest nie wie gdzie iść. Nie jest pewny. Wiecie, co sobie mogło zrobić? To może z grillka by weszła. Tylko, że wiecie czemu jestem zawiedziony? Bo to jest wędzone, ale to nie jest mocno wędzone. Ja miałem taką nadzieję, że to będzie, wiecie, jakbyś dopiero wyciągnął to z wędzarni. Średnie, nie? Tak się... Nie, to w ogóle takie ten teges, nie? Nie jest zły, ale nie urywa tyłka. Ale ja mógłbym zjeść każdą chyba kiełbasę, jak taka jest, czuję... Ja czuję, że ona po prostu nie ma tych kropek tłuszczu. To też jest... To głupie jest, jak są. W sensie niefajne. Znaczy, ja jeżeli mnie pytacie, to do domu sobie nie kupię. Ale ja zawsze to jest mój wyznacznik. Gościa jakbym zjadł. Ale wynieść z firmy można. Twaróg wędzony. Już czuję się oszukany, bo z zewnątrz jest jako sypek czy nie? Takie powiem ci, ale dobre. Ojej. Ale dużo nie, no, ojej. Nie jako sypek, za miękki. Dla mnie nie, dla mnie jak whisky torfowa. Oooo! Ma smak, nie?
Pachnie oscypkiem, no nie powiesz. No, nie no, pachnie tak, to się zgodzę. Ocejmy tą kiełbasę od 1 do 10. No normalna to... taka z Biedronki, co kupujesz sobie na grilla. To śląska, ma piątkę, no. Śląska ma piątkę. Dobra, no. To to to? Piątkę. Kurde, ale nie rozumiem. No ja ciebie rozumiem. No. Najbardziej się zestresowałem, że się śmieję, bo też chciałem dać piątkę. No, serio? Tak, w sensie, że raz na jakiś czas wziąłbym to zamiast kiełbasy i nie marudziłbym. Chciałem dać 8, ale teraz się wstydzę. Czyli ty jest lepszy od kiełbasy śląskiej, tej piątki takiej zwykłej? No. Oczywiście. Nie jest lepszy od tych fajnych takich suszonych albo dojrzewających, ale 7 spokojnie dobra. Dam temu. No to aha, 5, dobra. No? A krakowska? Chodzi ci o tą taką... Tą suchą, no. Jaką mam cenę? Nie, masz o nie bo krakowskich jest dużo, ale takich dobrych krakowskich... Taka żywiecka, no. No to żywiecka miała być ósemeczka, taka chudziutka żywiecka. A to też ósemeczkę? Kto? Nie, 7. A ser dla mnie jest serio, ja szczerze mówię wam 3, dla mnie. Normalny twaróg biały. Nie no, porównujmy to do normalnego twarogu, nie? No który to, ma piątkę. No to 3 dla mnie, no bo on ma konsystencję dobrą, ale ten dym mnie zabija, jest po prostu przesadzony. Ale konsystencja jest lepsza niż normalnego twarogu. 6. Ale ten dym to jest dla mnie naprawdę nie przecież. Kuba, spróbuj, proszę. Proszę, dziękuję. O Jezu, nie widać, że firmowe, pa. W domu na bank tak nie sypie. Ja z tego, co nas no, obok... No, 3 obiady tym drogą. Zaniepujmy to. To jest do maczania, jak komuś za mało. Aha. Rozumiesz? Kurde. Ojej. No, jednak jest zmiana postaci rzeczy. O, może to sobie jesz. 7. Mm-hmm. Zmieniam na 7, przepraszam. To ma 7 zdecydowanie. Dziabniemy sobie jeszcze rybkę. Plamiak tusza wędzony na gorąco. Jestem pewny, praktycznie na 100%, że nigdy nie jadłem takiej ryby, która by się nazywała plamiak. No dobrze. Spróbujmy tej rybki. Boję się, że będzie smakować tak jak po prostu zwykła inna rybka wędzona. Najpierw ugryzłem kości, ości. Niektóre wędzone są takie, że mają chrupiący ogonek. Tutaj tego nie ma. Uuu, ale mięsko fajne, zbite takie. Nie, spoko, już widzę, że będzie okej, nie? Słona. Słony plamiak. Nie potrzebuje soli. Brakuje tutaj pieczywka, no ale niestety nie mogę. Nie, nie ma wędzonego pieczywka, przynajmniej ja nie znalazłem. A skórka? Średnio. O kurwa, ale wali. Okej, ja wiem, że ryby wędzone może nie mają jakichś niesamowitych zapachów, ale naprawdę, halibut, pstrąg, łosoś, to są ryby, które uwędzone pachną całkiem zacnie. A tutaj, starym serem, który chciałby być twardym serem francuskim, intensywnie pachnącym, ale niestety bliżej mu do skarpetki. Nie ma tragedii, ale nie jest to zachęcający zapach. Suche mięsko. Znaczy suche to złe słowo, ale nie jest takie nasączone. Chude, o! Tego słowa mi brakowało. Chude, dobre mięsko. Mogę zostać fanem plamiaka. Mocno propsuję. Zębacz wędzony. Wygląda pysznie. Mam bardzo wysokie oczekiwania co do smaku zębacza. Dosyć gruba wędzona skórka i białe mięsko. Ole, gruba skóra, o! Jezu, jak z golonki, nie? Jest tłuste. Trochę gumowa skóra wędzona, jak od karpia. Smażona lub pieczona rybka, czyli taki zębacz, myślę, że byłby spoko, ale tutaj ta wędzona skóra to strasznie. I czuć taką, Jezu, sztuczną chemię, czyli taki nie dym wędzarniczy, tylko tak jak się sztucznie wędzi w tych kadziach czy coś, płynem. O nie, plamiak był lepszy. Pięknie się zapowiadało, ale na pewno to nie będzie moja ulubiona rybka. Ale nie narzekam. Dalej zdecydowanie lepsze od makreli, nie? Strobok gruby klient. Generalnie, na razie, spoko na tych wędzonych rybkach, ale jak wracałem samochodem, ja pierdolę. No po prostu czułem się, jak ja byłbym wędzony. Ciuchy mi przeszły, no musiałem się przebrać. No pierwsze co, no serio, wydaje mi się, że to jest makrela, nie? Wygląda jak makrela. Wnętrze rybki wygląda jak makrela, ma nawet tą samą konsystencję jak makrela. No kuźwa, makrela. Makrela tylko z innego łowiska, no brat makreli, nie? Makrela premium. Ale wchodzi lepiej niż makrela. No dobra ryba. Jeżeli chodzi o ryby wędzone, to dla mnie makrela, szczerze, jest dosyć nisko. Jest dużo więcej innych ryb wędzonych, które są lepsze. Nie trochę lepsze, są dużo lepsze. No i ten ostrobok też jest lepszy. I może smakuje jak makrela. Makrela to jest kajzerka. Ona jest tania, wszyscy ją kupują, ale każdy wie, że inne bułki typu bułka poznańska, bułka śniadaniowa, maślana, czy ta na bazie mąki ziemniaczanej są lepsze. Ale kupujemy je rzadziej, bo są kuźwa droższe. Tak samo z makrelą. Najlepiej schodzi makrela, ale inne ryby są lepsze. Makrela to Skoda Fabia. Jest praktyczna, jest spoko. Nie jest twoim marzeniem. Gdyby nikt nie marzył o tym, o Jezus Maria, ale przejechałbym się Skodą Fabią. Tak samo nie wydaje mi się, że jeżeli masz do wyboru różne ryby wędzone, to mówisz, o Jezus Maria, jak ja bym zjadł makrelę. O Jezus Maria, jak ja bym zjadł rybę wędzoną. Rybkę wędzoną. I wtedy myślisz, którą. I patrzysz w portfel, mówisz, dobra, chodź makrela.
To jest mokra ryba, nie? Ona ma to mięsko mokre, ale nie tłuste. To nie jest mokry tłuszcz, po prostu taki typ mięska, no. Od rana boli mnie głowa, bo jedząc wędzonki trzeba pić dużo wody, a ja piję jej po prostu za mało. Popijanie wędzonych rzeczy wodą w ogóle nie pasuje. To jest jeden z najsłabszych miksów. Kochani, The Cranberry Zombie to jest jak gdyby utwór, który jest klasykiem. Nie mówię, że jest legendą, ale jakby wbił się w kanon muzyczny, mnóstwo osób go pamięta, zna. Mam wersję zremiksowaną, ale nie nazwę tego coverem, bo cover to jest taki, gdzie ktoś śpiewa ten utwór, tak, wykonuje ten utwór, starając się w jakiś sposób zachować oryginał. A tutaj na razie wydaje się, że coverek i wchodzi na grubaska. Dobrze zrobione, podoba mi się. A tak w ogóle to wam powiem, że piękny Roman jest fanem The Cranberries, ale że po prostu lubi, szanuje, a utwór The Cranberries Zombie jest jednym z jego ulubionych utworów. Piękny Roman się on tak nienawidzi tego utworu. Przecież zapomniałem wam się pochwalić, cóżem dziś zamontował w samochodzie. Zajebiste, zajebiste. Generalnie to są odświeżacze, tutaj daje się wkłady, ale kupiłem jakieś, nie wiem, powystawowe czy kiwie, co bez wkładów i mam w dupie wkłady. Zajebiście wyglądają. Śledzik wędzony, a dokładniej filet wędzony ze śledzia. Nie wiem, czy bym wyczuł, że to jest śledź, jak jest wędzony. Kurde, ale zapomniałem właśnie, że tutaj jest dużo tych ości w mięsku. Spoko, ale bardzo mokry i czuć, że jest taki tłustawy, ale że rybny tłuszcz. To nie jest jakiś niesamowity rarytas. Na pewno jest tańszy niż inne wędzone rybki. Nie za bardzo może zastąpić makrele, z tego względu, że konsystencja mięska i to, jak jest w pewnym sensie mokre, bo nie nazwajmy tego soczystym mięskiem, ono jest po prostu mokre. Nie pasuje mi do makreli. W sensie, jeśli makrele wykorzystujecie do czegoś, do jakiejś sałatki czy do czegoś, ciężko będzie zastąpić taką makrelę takim śledziem, bo to wszystko będzie mokre i tłustawe. I to chyba pierwsza rybka, którą troszkę bym posolił. Sól tysiąca palców? Chyba nie chodziło o sól. Nie ma sensu solić wędzonego śledzia. Wydawało mi się, że jest sens. Przekonałem się, że nie ma. Challenge wędzony i to są serki wędzone. Czy wiecie, co to jest? Znaczy, ja wiem, bo kroiłem, czytałem, ale tak to bym nie wiedział, nie? Mozzarella. Mozzarella wędzona. Dokładnie w środku jest konsystencja tak. Mozzarelli. To ja nie można się. Ja bym kuźwa chyba nie poznał. Następny, kulka. Kulka ładnie wygląda. O, ale pachnie. Mm. Czy mam, wydaje mi się, że wszystko było tak wędzone chemicznie, bardziej ale nie oceniam. Bardziej osypkowo tak już podchodzi. Ale ja to jadłem. No to co to jest, jak to jadłeś? Nie pamiętam, ale jadłem to te kulki dokładnie. Co to no jest? Można drugą też sobie spróbować, słuchajcie, jest dużo. Ale to jest coś już bardziej takiego koziego na przykład, takiego... Przysmak górski. A dlaczego to się nazywa przysmak górski? Bo to nie ser. Bo słowo oscypek jest opatentowane, więc być może to jest coś takiego oscypkowego, ale nie mogą tego nazwać tak, oscypek, więc przysmak kuźwa górski. No to tak dla odmiany ten będzie na pewno trochę inaczej smakował. Oj, nie wchodzi mi. To jest jakby pleśniowy trochę. Właśnie on jest gorzki, jest dziwny strasznie. Znaczy on jest fajny, bo jest inny, jeżeli chodzi o wędzone, ale mi ja nie wchodzi. Ja wam powiem szczerze, że mi smakuje. Znaczy dla mnie jest za gorzki. A to jest ser kozi wędzony. A kozi. Takie proste. Ja proponuję tego patyczka smaku. Patyczek smaku. A on mi smakuje. Jest naprawdę fajny. To jest snack sir smoked i to taki jest... taki paluszek serowy po prostu. Tak, serowa pałeczka wędzona. Ale dobra jest, no przyznam. Smaczna, no bo to jest takie, jak jesteś do piwka, siedzisz i cykasz sobie paluszka. Idealne. Ostatnie. No jest jeszcze to, czego się boję najbardziej. To niech będzie ostatnie, teraz to. Wygląda jak paszczę, ale dobra, no to jest... No widzę, że to będzie na pewno dobre. Musi być to dobre. Kurczę, to ma taką fajną skórkę. Oscypkową. Bo jest jeszcze żółte, bo mozzarella tutaj jest taka biała, jak była niezrobiona do końca. A ten jest delikatny. Ale taki najbardziej surowy, w sensie najbardziej tradycyjnie smakuje, jak taki że tu czuję, że to jest ser z czymś tam. To jest ser kaszkawał. No i teraz pyszność. Boję się tego. Nie jadłeś nigdy? Tofu wędzone. A nie ma sensu tego ukrywać. No, tak jak sądziłam, jakbym jadła gąbkę do napisów. Chciałem tylko dodać to, że takiego tofu nie jest w takiej formie, nie się marynuje, nie? Żeby miał smak, żeby przyszło... Patrz, a ty zjadłeś w takiej formie. No tak, ale no ogólnie, bo ja często jem w domu, wyobraź gąbki sobie. Gąbki do naczyń? Tak. Dobra, co wygrywa? Właśnie, kurde. Dla mnie? A można jeszcze raz spróbować, jak ktoś to nie był pewny. Tak będzie trzeba zrobić. No to tego oscypek. Dla mnie kaszkawał. Bo oscypek jest super, bo na pewno te kuleczki ładnie wyglądają.
ale jednak ten kaszkawał mi lepiej pojedzie. A powiedz, nie mówić o paluszkach, wszystkim nam smakowały. Ale ten jest lepszy. No są dobre, ale jednak ten jest bardziej delikatny, no i kaszkawał znaczy wygrywa. Mi ten kaszkawał bardzo smakuje, ale z racji tego, że uwielbiam wędzone sery, on jest dla mnie za mało wędzony. On nie jest wędzony dla mnie też. Ja bym szedł w stronę tych połeczek. To mnie się nie słuchajcie tym razem. No ja jestem za połeczką. Jeżeli dla normalnych... Pałeczka i ser kozi. Tak. Dobra. Tak. Widzę klasyczna gołda. Kurde, wszystko mi tak zajeżdża górami. To jest ten górski oscypek. Bez żurawiny. Jakby był z żurawiną, dałbym ocenę. Dobry. Taką 8 dał. Ser, kasz, kawał, wędzony. No tutaj czuję taką bogatszą nutę. Cheddar? Wąchaj luksus! Delikatne. Okaże się, że najtańsze, a ja... Jakie to delikatne, jak to jest bardzo intensywny smak. Dla mnie przynajmniej. Kaszkawał był delikatniejszy. Nieprawda, ten jest lżejszy. Taki lżejszy jest, no. Dobra, ale nie no, nie kłócę się z wami. Bo... Ale nie czuję takiego dymu, to jest takie... To jest ser kozi wędzony. Tego mi brakowało, że gdzieś leży między takim zwykłym serem a tym wędzonym, ale dalej nie wiedziałem co. I nagle powiedziałeś kozi i mówię, tak, to jest ten... To jest to. Co dawałeś dzieciom, jak nie mogły jeść tych wyrobów mlecznych. Do tego rzecz. O, a Primoz bierze kulę. No, znowu wędzonka. No, tu już jest mocniej. Tu już to... Mocniej wędzony chyba niż ten. I wydaje mi się cięższe trochę, wiesz? Ten ser. Ty, żeby kabanosy serowe zrobić, to trzeba wejść w level już prawdziwego seromistrza. Serowo. Każdy jest inny, każda inna firma, więc wiesz, nie? Kurde, mógłbym sobie wkręcić takie, to nawet włókniste są. Ta skórka jest taka włóknista, mógłbym sobie wkręcić, że to jest jakiś taki rodzaj... Jakiegoś takiego kabanosa, nie? Ale ciekawe, te włókna robią robotę. Dla mnie trochę jak normalny ser, ale mocno posolony. To jest naprawdę takie inne, tego jest takie bardziej niespotykane. To, to taki kurde, le dupin, le pepin, taki... To z Francji chyba. Złamał. Tutaj nie stawia oporu uzębieniu. Ale druga nuta dymu, o nie. Czujesz? Nie, właśnie w ogóle nie czuję. O, teraz czuję. O Jezu. Nie, no. Strasznie. Co? Faktycznie. Tego drugiego nie chcę. To nie jest... Szczerze, to taki zestawia ten taki serowy posmak kapcia w rybie. Tak, najgorszy. Tutaj ten pasztet to no. Jakoś mnie nie przekonuje, to jest nie jakiś też. Tofu, tofu, coś takiego. Jak wygląda tak? Nieudany zając. No, ale co to jest, Krzychu? No, tofu jakieś. Tofu wędzone, nie? Takie tofu, co wpadło do szklanki z, trochę z mlekiem. Ta. Trochę. Tak ktoś wyciągnął. No jakby się wykąpało. No, jakby się wykąpało w mleku. Tu skupiłbym swoją uwagę smakoszy. Mozzarella nie do końca. Mozzarella najgorsza, z racji tego, że to najdroższe, to może być bardzo wysoko, a tak naprawdę to mnie bardzo mi najbardziej weszło to. Z tego co wiem i pamiętam, zostało mięsko, jakieś chrupki, a i beef jerky, no ale to też w sumie też mięsko. Troszkę serków. Spotkała mnie taka mała, delikatna rewolucja toaletowa. I tu tak zaskoczenia, gdyby nie spodziewałem się tego i nie było żadnych przesłanek ku temu. Wędzone rzeczy nie powodują żadnych negatywnych objawów, ale takie nagromadzenie wędzonych rzeczy w krótkim czasie i nie jedzenie niczego innego może coś wywoływać. Mięsko. Pierwsza wchodzi słoninka. Co najważniejsze, słoninkę, przynajmniej ja tak uważam, to trzeba kroić cieniutko. Nie takie plastry, tylko cieniutko. Jeśli naprawdę już chcecie spróbować dobrej słoninki, to przede wszystkim dobry ostry nóż. No pierdyle, zajebista. Dobra, wędzona lepsza niż zwykła, wędzona lepsza niż inne. Po prostu jeśli już macie kupić słoninkę, to wędzoną. Słoninka wędzona, próbujcie. Szczerze nie cierpię zapachu słoniny i nie wiem jak to smakuje nawet. Naprawdę nie wiem jak to smakuje. Troszkę za grubo teraz pokryłem, ale na szybko. Nie panie, to dobrze, bo to się ptakom daje, nie? Do karmników słoninę. W przedszkolu pamiętam, że tak się robiło, że na snuleczku się wieszało słoninkę dla ptaszków zimą. Tak, żeby kotki mogły je zatkować albo upolować. Ale generalnie... To nie jest do jedzenia dla ludzi. Okej, okay. Krzychu ma rację, słoninę też się wytapia na patelni, ale jak cieniutko pokroisz słoninkę i położysz na świeży wiejski chlebek z chrupiącą skórką, bez masełka, bo to już przesada, i dasz delikatnie soli, to kurwa panie... Nieziemskie? Znaczy powiem tak, o ile ten chlebek świeżutki, szczególnie jakiś wiejski, pozorny mnie przekonuje, tak słoninka nie bardzo. Stary tak... 2 na 10 w maksie, nie? Ja tak szczerze mówię, ten mięsożerny i tak dalej, też daję 2, 3 na 10, no. Mięsa? Słonina wędzona. No to pani chyba jeszcze koło boczku, to miała. No nie? Może, no, ale no mi nie, ja nie powiedziałem, że nie. Krzychu nie, czyli Krzychu nie chcesz próbować? Nie. Próbowałeś już, no. Super. Ja nie mogę, ja myślałem, że tego nie zjem, a to był taki kawałek. Super zajebiste cukierki.
Słuchajcie, ta słonina jest naprawdę dobrze zrobiona, nie? No. Co teraz chcecie wprowadzić? Wybierz przemo. Bo to jest takie jakieś takie amerykańskie. Tak, właśnie. Ja to jadłem w Ameryce ostatnio. Ale jestem zdziwiony, bo myślałem, że będzie bardziej suche. Bo kiedyś jadłem takie tak mocno wysuszone, że musiałem rzuć. A wiesz, że ja czuję nutkę niestety tarczyńskiego? Ale kabanosa. Nie? Tak, no jest. Było jest kabanos. Polski smak. Tak. To jest tak jak skwarek ci taki wypadnie. Z tego zasuszy się lekko. A no! No! Ty go znalazłeś, bo mama pierogi już schowała. Patrzysz na niego, mówisz, nie wiesz skąd jest, ale i tak jesz. Rozumiem. Ale dobre, to jest dobre. To jest fajne. To jest boczek wędzony po prostu. To, dobra. Dla mnie to jest po prostu mięsko. Lubię. Świąteczne. Szczerze, byłem bardzo sceptyczny, a to mi wchodzi. Lepiej niż to. Jak możesz powiedzieć, że boczek ci może nie wchodzić? No, ale inaczej. Nie, to jest wchodzi albo wchodzi bardziej. Patrz, jaki tu jest boczek, ile tu jest chudego mięska. To nie jest taki tłusty hamski. Dlatego właśnie o tym mówię, że odkroili to od tego i tu zrobili słoninę, a tu dali jako. Boczek. Ale nie czuję wędzonego szczerze. Mało. Mało? Szynka wędzona. Jak ona ma? Bardzo ładnie. Wędzona dymem. Jest tak była nazwana. Szynka wędzona dymem. No, bardzo szynka. Ładnie wygląda, ale to jest. Ale nie się dymu, ale świetnie. Ale taką ma nazwę i jest wędzona dymem. A to jest po prostu chłód marketingowy. Jakbyście kupili taką szynkę, nigdy byście nie czuli, że ona była wędzona. Nawet nie jest mocno aromatyczna. Zwykła. Przeciętna. Taka sopocka. Marketowy też. Tak. Przeciętniaczek. A co z tym krotoszynem? O kurde, jak to pachnie. No. Ciężko się wierzę. Ale jest zajebista. Mój faworyt, serio. Zajebista. Ja rozumiem, że to jest twój faworyt, bo ty nie lubisz słoniny, ale jak miałbym wybrać, to tak mnie zaskoczył smak tej wędzonej słoninki, akurat tego modelu, tak jak już mówi, tego sortu, że gdybym miał wybierać to, a to, no sorry, ciebie trochę bardziej znam, a biorę ciebie. Ale ta rzeczywiście jest dobra, nie? Chyba ta wygrywa. Dla mnie tak. Ta jest fajna, ale teraz wróciłem do niej i już nie ma smaku takiego. Jak... A mi wygrywa dalej słonina. Chyba, że żeśmy skroili to najlepsze. No chyba tak, ten najlepszy sort został skrojony. To... żebym się mu najadł. Ale to jest najgorsze takie, że człowiek zeżar naprawdę sporo tego mięsa i tej słoniny. W trakcie jedzenia czuje się, że już jest przesada, już jest za tłusto, już jest za dużo, a i tak to kontynuujesz, bo jest po prostu dobre. Do wieczora nic nie jem. No siema, jak tam moje nowe bryle? Wyjebane co? Wieczór, nie ma głodu, no po prostu z jednej strony już nie chcę mi się jeść tych wędzonek, aczkolwiek jestem przekonany, że jeśli tu pojawiałaby się wędzonka zrobiona domowo przez jakiegoś proamatorskiego zioma, czyli nie wiem, jakieś mięsko, rybka czy cokolwiek innego, odmianę na przykład, nie wiem, czereśnią, gruszą, śliwą czy jeszcze jakimś owocowym drzewkiem, tak, ale wiecie, coś idealnie pasuje, to bym się skusił, ale te marketowe to jest po prostu, jakby to powiedzieć, to jest jak sushi z Biedronki. Niby to jest sushi, ale wiesz, że za rogiem mają lepsze. Teraz wchodzi. To. Smażone wędzone skórki wieprzowe. Były wędzone skórki wieprzowe, czyli jest tutaj spełniona zasada, bo jest coś wędzonego. Jeszcze ktoś to usmażył. 100 gramów, 546 kalorii. Ja pierdolę. A pachnie przyprawą jakąś. To nie są prażynki. To wygląda jak prażynka, ale wiecie, że to jest po prostu nadmuchana, cieniutka skórka wieprzowa, albo jakaś mięsna. Ale tu chrupie. Aż tak dobre to nie jest, nie? Ale mam się wrażenie, że z każdym kęsem po prostu grubniejesz. Jeśli wstyd, że to jesz. No dziwne. No po prostu dziwne, no. To na co czekałem. Browarek. Ale białe. Tego się nie spodziewałem. Ale z pianą na Jesus fucking Christ. Na pewno nie smakuje jak zwykłe piwo. Ale czy wyczułam coś dymnego, albo lekko wędzarniczego? Nie. No delikatne. Dziwnego, że jest delikatne, jak ma 3,1% alkoholu. Jezu, jak dobrze jest popić te wszystkie wędzone rzeczy. Na tą chwilę powiem, że warto jeść wędzone rzeczy, ale kuźwa, naprawdę raz kiedyś, no. Jedzenie ich non-stop i bez niczego innego mija się z celem, bo po prostu ten smak zostaje zabity. To jest tak jak, nie wiem jak to się nazywa, ale jak jakieś takie określenie, że jeśli będziecie ciągle powtarzać w kółko jedno słowo, to ono stanie się w pewnym sensie nie to, że straci swoje znaczenie, ale zacznie brzmieć głupio. Wszystkie literki w tym słowie zaczynają się gubić, zaczynają się mieszać i to słowo zaczyna być po prostu jakimś wytworem, który w ogóle nie powinien istnieć, nie? Tak samo z wędzonkami. Jak raz ją zjecie, to jest zajebista. Ale jak ciągle będziecie ją jeść, no to ona zacznie smakować i zacznie być tak bez sensu i będzie tak irytująca, jak właśnie ten chleb, 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 chleb.
No i w pewnym momencie zaczynać mówić chle, czy coś takiego, nie? Chyba właśnie zrobiłem podsumowanie. Kurde, to jest dobre podsumowanie. Nie wiem, czy ludzie to zrobię lepsze. Nie, lepszego nie mam. Podtrzymuję to, co wczoraj.